głosowanie na podstawie artykułu 28 ustawy z 1990 roku o samorządzie gminnym w Polskiej Woli w 2013 roku, po sesji 1995. Otwieram obrady 36 sesji Rady Miejskiej Gminy Wieniec. Witam serdecznie Wysoką Radę, Burmistrza Miasta Gminy Wieniec, pana Artura Zyka, Skarbnik Miasta Gminy Wieniec, pana Marię Kierczyk, zastępcy pana Piotra Mańskiego, przepraszam. Wysoką Gminy i inne osoby, które mam prawo sesji. Witam serdecznie naszego gościa, pana Adama Domagała, przedstawiciela Rady. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, nieobecny Jacek Żbawysz. W związku z tym Rada może podejmować prawomocną decyzję. I przedstawiam Państwu porządek. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad 36 sesji, przyjęcie protokołu 35 sesji z dnia 28 września 2017 roku. Informacja burmistrza miasta gminy znajdowała się między sesjami, wnioski, interpelacje i zapytania. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2017-2018. I podjęcie uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta gminy na 2017 rok. W sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Wyszyca, Wysokice, Radomice i Gminy. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Wyszyca, Wyszyca, Kaczałów, Kuchowice, Kuchowice, Przyszyca, Radomice, Gmina, Mańsko, Zarządzenie, Elektrownie Fotowoltaiczne. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, w sprawie opłaty od posiadania usług, w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie miasta i gminy Wieniec, w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania odpadów, rozpatrzenie skargi na burmistrza miasta i gminy Wieniec i sprawy główne. W związku z tym, że wypadła taka potrzeba, zgłaszam zmiany do porządku obrad, wycofania uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tego odpadów i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie położenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej we Wnaniu z wielospecjalistycznym szpitalem samodzielnym publicznym do szkoły opieki zdrowotnej w Zgorzelcu. No i włączenie do porządku wystąpienia przedstawiciela Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Ale myślę, że tutaj przyjmiemy Panu głos jako pierwszemu, aby Pan tutaj nie nękać Pana. Chyba, że Pan chce, to znowu zapraszam. W takim razie, kto z Państwa jest za przyjęciem zmienionego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Radny się wstrzymał. Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. I zapraszam tutaj pana Adama Domagałę o informację, z którą chce nas pan zapoznać. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mam na imię Adrian Domagała. Tak jak już tutaj Pani Przewodnicząca powiedziała, jestem z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Oddział Jeleniej Górze. Swoją siedzibę mamy w Sobieszowie, także będę jeszcze tutaj po sesji musiał wrócić, oddać samochód służbowy. No i proszę Państwa, być może Państwo już mają jakąś informację dotyczącą właśnie spotkania warsztatowego, które ma się odbyć 18 listopada w Szkole Podstawowej tutaj we Wleniu. Sama idea jakby związana z organizacją tego spotkania wzięła się pod koniec grudnia bieżącego roku, kiedy po prostu tworzyliśmy swoje plany działań na ten rok. No i proszę Państwa, jeśli chodzi o parki krajobrazowe, jeśli chodzi o naszą instytucję, to jeszcze nigdy w historii tej instytucji nie było takiego spotkania. Ona działa tutaj od 1999 roku. Chcielibyśmy po prostu zaprosić przedstawicieli wszystkich gmin, które znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego Gminy Bobru, a jest to 7 gmin, abyśmy wspólnie jakby przedyskutowali, czy porozmawiali na temat perspektyw, możliwości rozwoju tego parku. Generalnie jeśli chodzi o kwestie turystyki, ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodę. No bo tym się generalnie parki krajobrazowe zajmują. No i przede wszystkim zależałoby nam na obecności samorządowców, radnych, tutaj Rady Gminy we Wleniu oraz wszystkich pozostałych gmin, które znajdują się na terenie parków krajobrazowych. Ponadto sołtysów, no bo wydaje nam się, że właśnie sołtysi są ludźmi najlepiej poinformowanymi, najlepiej znają potrzeby swojej społeczności lokalnych, więc tych ludzi też byśmy chcieli zaprosić. No i to spotkanie, proszę Państwa, będzie się składało jakby z dwóch części. No pierwsza część taka bardziej powiedziałbym oficjalna, gdzie jest prezentacja tego spotkania, jego celów, prawda, gdzie nasza pani dyrektor, pani Agnieszka Łękowska chciałaby Państwu powiedzieć. No też poprosimy tutaj pana burmistrza jako osobę, jako współorganizatora, żeby też zabrał głos. A druga część będzie taka typowo warsztatowa i w jaki sposób chcemy te warsztaty zrobić.
No jest to, nie ukrywam, pewna taka innowacja, ponieważ do tej pory, jak się odbywają jakieś spotkania w Polsce, jest taka tradycja, że po prostu ludzie coś tam, o czymś tam mówią, o czymś dyskutują, zapisuje się to na kartkach i to później powstają z tego jakieś raporty albo strategie rozwoju gmin, powiedzmy. Natomiast my chcielibyśmy zaproponować coś innego. Przygotujemy specjalne mapki. Będą dwie mapki, które jedna z nich będzie dotyczyła jakby zagospodarowania turystycznego, gdzie każdy z Państwa, którzy przyjdą na to spotkanie, będzie mógł normalnie podejść do tej mapy i zaznaczyć na niej miejsca, w których jego zdaniem należałoby coś zmienić, prawda? Czyli takie, powiedziałbym, wręcz warsztaty urbanistyczne. Na drugiej mapie będą kwestie dotyczące ochrony przyrody, ochrony dziedzictwa kulturowego, bo nie ma co ukrywać, ale potrzeby w tym zakresie na naszym tutaj terenie są ogromne, prawda? Możliwości finansowe bardzo ograniczone. Więc tak, poza tym chcielibyśmy przygotować dla każdego przedstawiciela z każdej wsi, która znajduje się na terenie parków krajobrazowych, też taką mapkę, na której mógłby nanieść swoje propozycje dotyczące, no nie wiem, jakiejś instalacji infrastruktury turystycznej, jakichś ławostołów, tego typu rzeczy. I my oczywiście te informacje weźmiemy pod uwagę i planując jakieś tam działania na następne lata, prawda, po prostu będziemy to uwzględniali, bo do tej pory było u nas tak, że to my pracownicy wymyślaliśmy miejsca, w których coś chcieliśmy instalować i nie ukrywam, że później, no nie jest to zawsze przychylnie przyjmowane, na przykład na Borowymiarze mamy takie przypadki, że rok czy dwa lata temu były instalowane kierunkowskazy, no i do tej pory trzy czy cztery zostały zniszczone przez wandali. Co oznacza, że chyba nasze pomysły no nie do końca spotykają się tutaj z akceptacją. Więc wolelibyśmy, żeby społeczność lokalna sama nam powiedziała, gdzie stawiać takie obiekty, gdzie stawiać po prostu taką infrastrukturę techniczną, żeby po prostu było to jakoś lepiej przez społeczność przyjmowane. To są takie główne jakby założenia. I później, proszę Państwa, po opracowaniu, czy po tym spotkaniu wykonamy taki raport podsumowujący, w którym no, chcielibyśmy po prostu zawrzeć główne wnioski dotyczące dalszego rozwoju infrastruktury technicznej. Oczywiście infrastruktury turystycznej. Oczywiście chcielibyśmy też poruszyć temat na przykład kolei Doliny Boboru. Być może ktoś się pojawi, kto będzie miał genialny pomysł, co z tym można zrobić, prawda? Bo no wiadomo, wyremontowanie takiej linii to jest koszt kilkuset milionów złotych, to przekracza w ogóle możliwości i gminy w Leni, wszystkich gmin razem wziętych, prawda? Także no, chcielibyśmy po prostu jakby taką wizję stworzyć, prawda? To są generalne założenia właśnie tego naszego spotkania. Może Państwa jakieś pytanie mają? Ja tylko może zadam takie pytanie, bo my dostaliśmy od parku krajobrazowego na teren naszej wsi takie ławostoły, a jest na przykład możliwość, żeby poprosić jeszcze o ładny kosz? Nie lesno, tak? Tak jest. No. Ławostoły są cudne, ale jakbyś ładny taki w tym samym stylu kosz jakby był, to by było jeszcze ładniej. Dobrze, to ja jak wrócę do Sobieszowa, to przekażę tę informację. Znaczy nie ma problemu, postaramy się oczywiście. Nie, bo to tak akurat stoi i jest w fajnym miejscu, z tego powstają, ale niestety, no my tak jak worek, jak tam powiedzmy, to pewnie estetycznie to wygląda, ale takiego ładnego mebla to trzeba robić. Gdzie pani sołtys? Nie słyszy pani sołtys. Słucham. Bierzemy ucha, dwa ucha. Każdy nam się przydał do ławy. Oczywiście, że tak nawet. No to dobrze, to w takim razie mamy już pomysł na następny rok. Oczywiście musimy sobie w planie to zapisać. No i właśnie dlatego takie spotkanie jest główny cel, żebyśmy się dowiedzieli od Państwa, co Państwo chcieliby w swoich miejscowościach prowadzić. Jakie rzeczy? Oczywiście tych miejscowościach, które znajdują się na terenie naszego parku, bo wiadomo, że no nie w 100% gmina Blenda na terenie parku krajobrazowego się znajduje, prawda? No zdecydowanej większości. No i również chcielibyśmy poprosić tutaj 100%. No plus Odlina oczywiście jeszcze, prawda? Także zaprosimy samorządowców, począwszy tutaj od pana burmistrza, skończywszy na prezydencie Jeleniej Góry. No być może się prezydent Zawiła fatyguje do Plenia. Miejmy nadzieję, że tak będzie, bo w końcu Borowy Jar to też jest część parku krajobrazowego Doliny Boru. Dziękuję bardzo. Również dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Jeżeli nie, no to... Dziękuję bardzo. I myślę, że to zobaczę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo zabawię. Do widzenia. Do widzenia. Wracamy do naszego porządku. Przyjęcie protokołu z 35. sesji Rady Miasta i Gminy Męcina 28 września 2017 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw?
Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Prawo Narodowi się wstrzymało. Dziękuję. Słowo z 35 sesji został przyjęty większością głosów. I przechodzimy do następnego punktu. Informacja burmistrza z działalności między sesjami. I proszę tutaj pana burmistrza o udzielenie informacji. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Zaraz po sesji spotkałem, w zasadzie w dniu sesji spotkałem się jeszcze z panem Tomkiem Krzysztofem Czapińskim i rozmawialiśmy o dalszych kwestiach skarbowych na Wołdze, o którym państwu mówiłem. W piątek, 29 września uczestniczyłem w inauguracji Daru Plasku na konferencji Innowacje w Leśnictwie. Muszę powiedzieć, że bardzo ciekawa konferencja była. Sporo rzeczy się dowiedziałem, myślę, że także i tutaj, które pomogą w pracy nam. W poniedziałek 2 października był u nas człowiek, który zajmuje się tymi wiecznymi klatkami rozrywki, określał, oglądał, co można ewentualnie tutaj zrobić. W piątek wieczorem także odbył się wernisaż pani Dawidy Bocheńskiej. Przepiękna fotografia na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że warto, jeżeli jeszcze muszą fotografię zobaczyć, bo jest to wyjątkowe wydarzenie. We wtorek 3 października z panią skarbnik pojechaliśmy do Wrocławia, do Dolnośląskiej Instytucji Przewodniczącej. Podpisaliśmy umowę na taką modernizację, na projekt, który będzie wynosić 8 wspólnot mieszkaniowych. W sumie ten projekt będzie kosztował 3 600 000 zł. Także na to już posiadamy umowę. No i teraz w tej chwili już działamy w tym kierunku, żeby rozpocząć pracę budowlane. Jutro jest rozstrzygnięcie ofert. No i zobaczymy, co z tego dalej wyniknie, bo dzisiaj tak naprawdę największym problemem stają się firmy, które przystępują do przetargu. Muszę też państwu powiedzieć z dumą, że nasz projekt rewitalizacji został pozytywnie oceniony, ale nie tylko pozytywnie oceniony, ale jest też pierwszym projektem na Dolnym Śląsku, najlepszym projektem na Dolnym Śląsku, najwyżej ocenionym. Także został przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczony do realizacji. Cały projekt 2,5 miliona złotych, 24 kamienice w naszym miasteczku będą rewitalizowane. Do jeszcze czasu, do wykonania robót troszeczkę czasu, dlatego że to są roboty na zewnątrz i w związku z tym ogłosimy teraz przetarg, ale jeszcze trzeba załączniki i dokumentację. Te projekty są szczególnie trudne, bo tutaj jest współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi, trzeba się z ludźmi dogadywać, trzeba pewne rzeczy załatwiać. No i to wymaga naprawdę bardzo, bardzo dużej ilości energii, dlatego duża część gmin w ogóle nie przystąpiła do tych projektów, dlatego że zdawali sobie sprawę z tego, że one są trudne. Nasz projekt jest też projektem, który ma największą wartość z wszystkich, które zostały w województwie dolnośląskim zrealizowane. Czy będą realizowane, przepraszam. We wtorek 3 października spotkałem się z panią dyrektor Barczyk. Rozmawialiśmy na temat tego, co się dzieje w naszym ośrodku zdrowia. Przypomnę tylko, że w tej chwili są dwie panie pediatry i w tej chwili są takie, że jest 3 internistów już, także dostępność do lekarza będzie znacznie większa. Czekamy na rozstrzygnięcie na zakup tego USG. Wiem, że było szkolenie dotyczące tego, co można na dzień dzisiejszy zlecać i jakie badania mogą być wykonywane, także ten zakres jest znacznie większy niż był do tej pory, także myślę, że sytuacja się powoli ustabilizuje. Zresztą dzisiaj będzie prośba do państwa, dlatego że troszeczkę skomplikowała się nam sprawa z możliwością przekazania budynków. Wynika to stąd, że mamy wycenę budynków tutaj w Wrocławiu, natomiast jest problem z wyceną budynków w Pilchowicach, a problem wynika stąd, że budynek został w taki dziwny sposób położony na działce, że on leży na dwóch działkach. Jest część budynku na jednej działce, część na drugiej działce i teraz musimy z tego w sposób prawny i właściwy wyjść. W związku z tym musimy dokonać podziału działki pod budynkami. Na szczęście taka możliwość istnieje i dopiero w momencie, kiedy będzie podział działki pod budynkami, możemy dokonać wyceny i dopiero przekazania. Dlatego
będzie miała tutaj prośba o to, żeby przedłużyć termin przekazania budynków i zrobić aneks do uchwały, którą byśmy przyjmowali, o przekazaniu prowadzenia zadań z zakresu służby zdrowia w szpitalowi w Zgorzelcu. 4 października w środę miałem sporo spotkań. W sumie zrobił się taki trochę poniedziałkowy dzień, bo cały dzień ktoś przychodził i próbowaliśmy rozwiązywać jakieś problemy. W międzyczasie zaczęliśmy tutaj już przyglądać się kwestii cmentarza. W tej chwili jest uprzątnięty. Oczywiście będzie w tym roku także i zmiana organizacji ruchu, tak jak co roku. Ja tylko przypomnę, że ta zmiana organizacji ruchu spowodowała, że w zasadzie bez żadnych kolizji wypadków ten czas się odbywa, co potwierdzają statystyki. W tym czasie także trwa przygotowanie, przygotowujemy się do wybudowania świetlic w Kadamicach i Wyszczycy, w związku z tym przygotowujemy się do przygotowania projektu tego unijnego, tak żeby taka możliwość nastąpiła. Jeżeli chodzi o budynek Basztowej, posiadamy ocenę stanu technicznego budynku, z której wynika, że należy dokonać jego rozbiórki. W tej chwili zwolniony został człowiek, specjalista, który przygotuje projekt rozbiórki, tak żeby można było to złożyć do nadzoru, do Wydziału Architektury i Budownictwa. Przepraszam, mi się strasznie głowa boli, jak się czasami gdzieś pomylę, to żeby można było uzyskać pozwolenie na tego typu działanie i oczywiście do konserwatora zabytków. 5 października mieliśmy taką wyjątkową uroczystość. Nasze miasteczko uzyskało tytuł miejscowości roku regionu jeleniogórskiego Gazeta Wrocławska wykonywała ankietę i z tej ankiety wynika, że myśmy otrzymali pierwsze miejsce w regionie jeleniogórskim. Muszę powiedzieć z dumą, że to jest drugie takie wyróżnienie. W zeszłym roku mieliśmy drugie miejsce, w tym roku pierwsze miejsce. Tego samego dnia odbyło się zebranie w Strzyżowcu. Strasznie biało, nawet tam okno biało do środka, także było wyjątkowe. Te takie mocne wiatry były. 6 października zaś dzień spotkań z mieszkańcami. 9 października odbyło się zebranie na Tarczynie, ciąg dalszy rozmów na temat parku kulturowego, a także na temat tego, w jaki sposób wykonać pewne inwestycje na Tarczynie, które są niezbędne dla Rady Sołeckiej. 11 października rozmawialiśmy na temat aktywacji spływu kajakowego. Chodzi o 25. Międzynarodowy Spływ Kajakowy Bobra. Jest to wyjątkowe wydarzenie. Spływ kajakowy ten na Bobrze był przez wiele lat uznawany za najważniejsze wydarzenie tego typu w Polsce i w Europie Środkowej. W związku z tym przyjeżdżało tu kilkaset osób z różnych części Europy, żeby spływać tutaj Bobrem. W tej chwili dogadujemy się z tymi, którzy będą chętni do tego, żeby przygotować projekt i w ramach projektu zrealizować to zadanie. Pierwszym miejscem, w którym będzie baza noclegowa tych osób, będzie Wleń. No i też próbujemy wrócić do tej tradycji. Jest to doskonały produkt promocyjny. Chcemy, żeby Bób pełnił wyjątkową rolę turystyczną. Chcielibyśmy, żeby także na Bobrze został problem wody zauważony przez Tauron Eko Energię, żeby można było tutaj podyskutować o wykorzystaniu szerszym tej rzeki do celów turystycznych. Dlatego taka impreza jest, uważam, że bardzo ważna. Zainteresowane są tutaj miasto Lubek Śląski, miasto Jelenia Góra, gmina wiejska Bolesławiec. Z gminą miejską Bolesławiec będziemy, z miastem Bolesławiec będziemy rozmawiać. Gmina Jeżów Sudecki, gmina Janowice Wielkie, bo zwykle ten spływ zaczynał się od Janowic Wielkich.
Także tak to wygląda. 12 października spotkałem się z przedstawicielem PKS-u w Bolesławiec i niestety muszę powiedzieć, że jestem mocno rozczarowany spotkaniem. Chcę to powiedzieć publicznie, ponieważ informacje, które mi podano, były nieprawdziwe. Podano mi, że przewozi się rannym autobusem średnio 2,9 osoby. W związku z tym zapili do nas o likwidację tego autobusu. Ja zrobiłem statystykę, poprosiłem znajomych o to, żeby po prostu policzyli, ile osób jeździ tym autobusem. Okazało się, że tylko tych osób, które są w ramach biletów miesięcznych, było 14. W samym autobusie jechało 24 czy 25 osób. W związku z tym zwrócę się do PKS-u Wrocławia z informacją, że nie wyrażamy zgody na odwołanie tego kursu i że to co najmniej jest nieprzyzwoite, że w taki sposób nas się oszukuje. 12 także byliśmy na spotkaniu u konserwatora zabytków. Omawialiśmy kilka problemów, między innymi problem warsztowej i zamku, ponieważ odbyło się ostatnio, odbył się odbiór 7 etapu zamku. Zostało nam jeszcze oświetlenie zamku, które trwa, budowa tego oświetlenia. 13 października, przeddzień Dnia Nauczyciela, odbyła się akademia w szkole, bardzo fajna. Mamy naprawdę wspaniałych uczniów. Myślę, że to, że ci uczniowie są wspaniali, to też zasługa bardzo dobrych nauczycieli. Także moje gratulacje, jeżeli chodzi o tą akademię, bo była naprawdę wyjątkowa. Myślę, że tutaj też jest to ważne, że nasza szkoła jest taka, że można tak doskonale się czuć w takim miejscu. Dzień nauczyciela, ta akademia odbyła się nie w dzień wolny, tylko w piątek. 16 października spotkałem się z panią nadleśniczy. Rozmawialiśmy o dalszej kontynuacji pomysłu połączenia nadleśnictwa w ośrodek edukacji ekologicznej w Pilchowicach. Jesteśmy tutaj na dość mocno rozwiązani, jeżeli chodzi o ten pomysł. Chcemy zaproponować w tym ośrodku także i na wysokim poziomie także edukację leśną, co nam zapewni współfinansowanie przez Lasy Państwowe i całej inwestycji i też samego ośrodka. W tej chwili szukamy pomysłów na jeszcze dodatkowe rzeczy. Myślę, że one się pojawiają. Spotkaliśmy się także z osobą, która będzie nam ten projekt pisała, ponieważ będziemy się zwracali do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Tego samego dnia byliśmy w Biurze Planowania Przestrzennego. Rozmawialiśmy o strategii, w jaki sposób przyjąć tutaj kwestię przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego. Ta kolejność przygotowania tych uchwał i tego, kiedy będą się tym zajmować specjaliści, jest bardzo ważna, dlatego że gdybyśmy chcieli to przyjąć jednym dokumentem, to praktycznie byśmy być może zrobili za półtorej roku. Tak, dzięki temu, że przyjmujemy uchwały cząstkowe, może to się uda zrobić kilka miesięcy. Nawet przy dobrych wiatrach, może pierwszą tą uchwałę podczas fotowoltaiki będziemy mogli już przyjąć gdzieś w kwietniu, w maju przyszłego roku. Ale to mówię, przy dużej dozie szczęścia i dobrej woli z wielu, jeżeli chodzi o wiele placówek. We wtorek 11 października był u nas pan Werner Nithard w sprawie dotyczącym zjazdu do obiektu. Ponieważ tam działy się dziwne rzeczy do tej pory, dlatego też zobowiązaliśmy pana Nithharda do tego, że ma przedstawić wizualizację tego zjazdu, ma dostosować go do obecnie obowiązującego prawa. My tą wizualizację przedstawimy mieszkańcom, dopiero po akceptacji przez mieszkańców ta inwestycja rozpoczęta przez niego. W międzyczasie muszę też przypomnieć, że dzięki temu programowi, który przygotowałem i podpisaliśmy z strażami pożarnymi, udało się przywieźć drugi samochód pożarniczy
został zakupiony za kwotę 749 tysięcy złotych. Jest to samochód pożarniczy dla Straży Pożarnej w Pilchowicach. W ten sposób te obietnice dotyczące Straży Pożarnej wszystkie zostały wyczerpane i tak naprawdę mamy dzisiaj bardzo, bardzo nowoczesną Straż Pożarną naszej gminy, z czego jestem bardzo dumny. Bo jednak bezpieczeństwo to jest podstawowa kwestia dla większości mieszkańców. Jeżeli gmina jest bezpieczna pod względem zdrowotnym, to tutaj samopoczucie mieszkańców jest znacznie lepsze. 18 października zostałem zaproszony jako prelegent na konferencję do Świdnicy, ogólnopolską konferencję innowacyjną turystycznym. To takie wyróżnienie dość sympatyczne, bo dostrzega się powoli naszą aktywność na rynku takim tutaj już nie tylko lokalnym, a troszeczkę szerszym. W czwartek 19 października spotkałem się w sprawie dalszego rozwoju parków, jeżeli chodzi o naszą energetykę odnawialną, z panem Jackiem Wyńskim. Omówiliśmy pewne zmiany, które będziemy wprowadzić teraz w związku ze zmianą prawa. Tak króciutko uzupełniając sprawę, mamy sporo osób, które chciałyby otrzymać u nas mieszkania, natomiast niestety tych mieszkań nie mamy, mamy w bardzo dużym stanie. Część osób jest też przyjezdnych, w związku z tym kierujemy ich wtedy do miejscowości, w której mieli ostatnie zagotowanie i tam, żeby się starali o mieszkanie, ponieważ tak naprawdę być może tam znacznie szybciej ich problemy zostaną rozwiązane. Dziękuję. Panie Burmistrze, chciałem zapytać o PKS, o którym Pan Burmistrz wspomniał. Rozumiem, że to chodzi o odwołanie kursu tego porannego i tego marczowa, tak? Z marczowym tutaj PKS zrobił w taki sposób, że zaproponował rozwiązanie takie, że będzie do marczowa zajrzał inny autobus kursowy, który w tym samym czasie jeździł. Czyli tutaj rozwiązanie było jakby do przyjęcia. I na to Pan mógł już wyraźnie zgody. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tej 7.20, ja nie wyrażę zgody ani na jedno, ani na drugie. Czyli na ten poranny kurs 6.20 z Wlenia, który jedzie przez... 7.20. 7.20. O 7.20 Łuka Śląskiego i na obydwa nie wyrażę zgody ze względu na sytuację tą, która... Znaczy ja powiem uczciwie... Pan Burmistrz już wysłał odpowiedź do powiatu? Wysłałem najpierw negatywną, potem przyjechał pan dyrektor, czy pan prezes, ale tam bodajże, no i stwierdził, że to jest statystyka taka, że to jest 2,9 osoby średnie. W związku z tym ja przygotowałem odpowiedź pozytywną. Po czym coś mnie tknęło i po prostu zacząłem rozmawiać z osobami, które jeżdżą tym kursem. Poprosiłem o to, żeby mi zrobili statystykę. No i z tej statystyki to 2,9 osoby nie wynika. Wynika z tego, że jeździ dużo osób, które mają bilety miesięczne i że ogólnie rzecz biorąc autobus dzień w dzień ma na poziomie 20-25 osób. Dlatego też ja się wycofam w tej chwili z tej decyzji i po prostu wyślę informację, że zostałem po prostu oszukany z informacji, bo to tak to zostało zrobione. A Pan Burmistrz wie, że ten poranny autobus PKS-u, który jedzie do Lubuska przez Bystrzycę, Wełczynę, zajeżdża na Marczów obecnie? Zajeżdża, bo pomimo, że oni tam nie mają zgody jakby na tego typu działania, ten autobus jeździ przez Marczów, no i podróż z, nie wiem, czy z Wlenia, z Dolnej Bystrzycy do Lubuska zajmuje około godziny czasu. Rozumiem, że ten autobus poranny z Lwówka, nie pamiętam dokładnie kozy, tak? Który z Lwówka wjeżdżał do Manczowa, zabierał Łódź i jako spożytek do Lwówka, tak? Który oni w tym momencie chcieli z tego co wiem zlikwidować całkowicie, tak? Znaczy jeden autobus na likwidację. To jest autobus, który jest między godziną, bo są dwa autobusy po godzinie 11, 11.20 i 11.00. W związku z tym istnienie obok siebie nie ma większego znaczenia. Natomiast nam pozostałe na pewno nie będzie zło. Natomiast proszę Państwa, no, trzeba sobie powiedzieć jasno, że wszystkie te instytucje, takie jak PKS, działają na zasadzie kalkulacji finansowej. W związku z tym będą wszystko robić, żeby optymalizować przychody i robić wszystko, żeby to inne jak najbardziej się wykleiło. Natomiast naszym zadaniem jest co innego. Naszym zadaniem jest to, żeby po prostu robić jak najbardziej racjonalne dla mieszkańców.
wpływu na rozkład jazdy praktycznie nie mamy żadnego, bo możemy ewentualnie akceptować lub nie akceptować, co też nie ma, nie musi się kończyć tym, że nie dostaną koncesji na daną godzinę, czy też nie zezwolą na likwidację, bo ostatecznie tak naprawdę decyzja będzie miasta rozkład. Jak panie burmistrzu, jeszcze jedna sprawa w sprawie tej dzisiejszej komisji mieszkaniowej. Gmina będzie poszedł jakieś wolne mieszkania socjalne, takie na razie czego? Jest jedno mieszkanie socjalne wolne w Wagleniu, jedno w Przeźwiedzy i jedno mieszkanie komunalne, nie Przeźwiedzy, po Radomice, przepraszam, i jedno mieszkanie komunalne w Wagleniu. Natomiast w tej chwili przygotowujemy się powoli do tego, żeby z budynku po starej przychodni wydzielić lokale mieszkalne i część tych lokali mieszkalnych chcemy przeznaczyć na mieszkania komunalne, część na do sprzedaży jako mieszkania po prostu. Dobre, też te trzy lokale, które pan również wymienił, dodają się awaryjnie do mieszkania, tak? No to są właśnie na takie momenty, kiedy ktoś będzie musiał być eksmitowany, kiedy będzie bardziej, że mamy sytuację potem zwolną dość dynamiczną, bo po pierwsze mamy jeszcze osoby, które są w domach dziecka, które teoretycznie w przyszłym roku mogą do nas przyjść. Po drugie jest kwestia tego rodzaju, że jest kilka rodzin, które mogą być eksmitowane i to może się zdarzyć. Koleje prowadzą już szeroką teraz akcję przygotowaną do eksmisji. Także trudno powiedzieć, czym to się skończy. Na dzień dzisiejszy w dwóch przypadkach skończyło się dobrze, poczekamy na przejęcie. Miało być ono w październiku, październik się kończy, nie wiem. Będę się kontaktował z kolejami, z tymi właśnie kolejami. Będę się dowiadywał, kiedy to nastąpi, czy oni są już gotowi, czy jeszcze nie. Dziękuję. Dalej z tym budynkiem powinna się kwebali. Tam jedna rodzina w sumie tylko mieszka, ale jest wiele pomieszczeń. Też by można było to przeznaczyć na takie mieszkanie. Troszeczkę boję się inwestować w ten budynek ze względu na to, że to nie jest nadal nasz budynek. My nie jesteśmy jeszcze przygotowani finansowo na to, żeby ten budynek kupić. W związku z tym tu jest problem, no to trzeba odpowiedź kupić. Ja szczerze mówiąc nie miałem czasu teraz w ostatnich dniach wybrać się do kanclerza, do kupi, ale niniejszym to uczynię. Postaram się, żeby mnie panie sekretarz umówiły na takie spotkanie i spróbujemy określić, jakie były oczekiwania tej kupi co do wartości tego budynku. Boję się, że to co łaska nie będzie, bo jak znam... To co łaska nie umiesz. Nie myślałem, to ten budynek już by był na pewno, dachu by nie było i nie byłoby tam nic. To też można jakieś argumenty. Ależ oczywiście, że tak, tylko że boję się, że nikt na te argumenty nie będzie patrzył. Ale mam zdjęcia przed remontem. No to mam ksiądz powie po zarzucie. Nie, no ja bym nie komentował tego, słuchajcie, bo może się okazać, że... Tam będzie duża przychylność, że to uda się za jakieś takie duże pieniądze zarobić, a być może, że będzie w drugą stronę, także komentarze przed chyba nie są potrzebne. A chcę tam przeszliśmy do następnego punktu wniosku dotyczącego zapytania. Kto z Państwa radny chciałby zabrać głos? Pan radny Drogi. Burmistrzu, mam cztery drobne sprawy. Po pierwsze chcę prosić o taką pełną odpowiedź, co się udało w sprawie tej ulicy Ogrodowej, tej nieczęstej lampy, kaweczników i tych korytek. Na wszystkie cztery pytania chciałbym prosić o odpowiedź na piśmie. Drugie pytanie dotyczy muru progowego przy cmentarzu od strony ulicy Górskiej. Jakie działania zostały podjęte i właściwie co z tym murem jest, bo mija 3 lata i mur dalej jest poparty tymi kołkami, którymi był poparty 3 lata temu. Niewiele z tego widać, a uduszkań serw w dzisiejszym momencie wiedzieć, szczególnie, że na co dzień mają się posłów na cmentu, tak? To jest jakby druga sprawa. Trzecia dotyczy chodnika przy ośrodku zdrowia, który teraz został wykonany. Pytanie mieszkańców, w jakim celu zostało wykonane to obniżenie? Czy tam będzie, nie wiem, planowane jakieś podjazdy, garaże, czy jakieś inne rzeczy? Wjazd do prawie na miejscu. Po prostu będzie zmieniony wjazd do prawie na miejscu, tylko na placu zmieści się więcej samochodów. Ale mówimy na tym wąskim odcinku samego budynku, tak? Jest budynek, w połowie jakby budynku został zrobiony podjazd, obniżenie krawężnika i podjazd do okna. No, muszę zobaczyć, bo szczerze mówiąc nie kojarzę. Czy tam będzie jakaś przeróbka budynku, ja czy tam będą jakieś pierwsze robione, jakby będzie tego typu inwestycja jakaś tam robiona w związku z przebudową. Ja na piśmie. Okej, okay, i czwarta sprawa dotyczy
opału, czyli ogrzewania węgla. Mieszkańcy tarczą się na smród, na spaliny, brzydki zapach. I pytanie do pana burmistrza, czy pan burmistrz rozważa zmienienie opału na inne, aniżeli ten czas jej powrotu, jeśli tak to jest. Po pierwsze, to takie widać dyletanstwo zdecydowane, jeżeli chodzi o kwestie wiadomości dotyczących kwestii opału. Czeski ekogroszek jest po pierwsze równie ekologiczny jak normalny polski. To nie jest węgiel lokalny, to się tutaj często opowiada. I zawartość siarki jest na poziomie 1 do 1,5%. Ja mam świadectwo, jeżeli chodzi o kwestię wartości energetycznej. Wartość energetyczna jest podobna. Chciałbym to jest bardzo duża ilość siarki. Siarki jest od 1 do 1,5%. To nie jest węgiel brunatny, który zawiera 8% siarki. Proszę nie proszę. Ja przedstawię dokumenty na to, będzie można zobaczyć. W 100 tonach, tak, można przyjąć, że cały czas mniej więcej tak, 100 ton będzie opalane, ale tam nie ponad 300 siarki. Takie same są, takie same zawartości siarki są w węglu kamiennym. Czy pan sprawdził to? Ja panu przedstawię dokumenty na to. Niektórych miastach samych nawet w takich uchwałach. Ale ja może skończę, co to będzie fajnie. Natomiast oczywiście można rozważyć zakup węgla kamiennego, co nie zmieni faktu, że mamy stare piece, one są na piece, są to piece. Zresztą były takie okresy, żeśmy palili węglem kamiennym. Czy widział pan jakąś różnicę, że która była? Bo już się nie zdarzyli, taka różnica. No jaka różnica jak do tej pory? Kiedy, proszę mi powiedzieć, się skarżył, a kiedy nie? No takie, może się nie wygłupiać, bo to naprawdę się zaczyna być. Natomiast jest jeszcze jeden element dość poważny, najważniejszy w tym wszystkim. Oczywiście, że opał możemy zmienić, panie radny, tylko byśmy musieli podwyższyć opłaty dla naszych mieszkańców. Dzięki temu, że mamy ekogroszek, który jest jednocześnie i ekogroszkiem o podobnych parametrach jak ekogroszek polski, ale jest o połowę tańszy, mamy dzięki temu cenę za metr kwadratowy 3,60. Czyli rozumiem, że pana wniosek jest taki, żeby wziąć kupić za 700 zł za to, ale pozwoli pan, że ja skończę, potem pan chciałby powiedzieć, że kupujemy ekogroszek za 700 zł za tonę, za 800 zł za tonę, gdzie efekt będzie taki sam i mieszkańcom obciążamy opłatą 5 zł za metr kwadratowy. To jest takie najlepsze rozwiązanie. W związku z tym, że... Czego ma odpowiedź? Odpowiedź jest taka. Jest to tanie źródło energii, jest certyfikowane, nie są na to dokumenty, w związku z tym, a to, że troszeczkę dymu jest, jest, ale dymu z prywatnych kominów jest 100 razy więcej. Ze względu na to, że to jest kotłownia, która jest kotłownią centralną i jest kotłownią z piecami na... z piecami śladownikiem ślimakowym, gdzie spalanie następuje w wyniku doprowadzenia dużej ilości plenów. A jeżeli chodzi o kwestię, ja wielokrotnie już mówiłem o murze, pan widocznie nie słuchał, ale to nic, ja powtórzę jeszcze raz. Z murem cmentarnym jest taki mały problem polegający na tym, że koszt wstępny, wycena z wykonania tego muru to jest około 300 tysięcy złotych, panie radny. W związku z tym, że jest to tak wysoka kwota, trzeba gdzieś te pieniądze znaleźć. A kwota wynika z kilku rzeczy, o których też mówiłem. Pierwsza rzecz to jest to, że trzeba wykonać ekshumację osób, które są położone tuż przy brzegu muru. I to jest pierwszy problem, z którym trzeba się zderzyć, bo trzeba wyrazić odpowiednie zgody. Rodziny się muszą zgodzić, trzeba znaleźć te rodziny, to jest jedna rzecz. Druga, ponieważ problemem zbywania się tego muru jest kwestia odwodnienia, które jest tam niesprawne. Nie da się zrobić tego inną metodą, tańszą, bo po prostu takich możliwości technicznych nie ma, mamy na to też dokumenty. W związku z tym, jeżeli będzie tylko możliwość pozyskania pieniędzy zewnętrznych na wykonanie tego muru, to jak najbardziej my to zrobimy i będziemy się starali to zrobić. I póki, jeżeli mamy zrobić to z własnych środków, to po prostu nie wiem, skąd mam te pieniądze wziąć. Panie burmistrzu, zgodnie ze wskazaniami mieszkańców wniosku w trzech sprawach. Pierwsza sprawa, ogromna prośba o zlecenie i montażu lampy oświetleniowej przy osiedlu południowym albo budynek numer 3.
Tam nie ma kompletnie oświetlenia, więc szalenie istotne, ważne dla tych mieszkańców i ich ogromna prośba. Prosili, aby przedłożyć to do nas. Przy posesji pani Niziołek. Dwie zostały zamontowane troszeczkę niżej, a te wody tam wyżej, to jest wejście do lasu. Tam jest ja byłam na wizji, tam jest naprawdę ciemno. Postaram się to wykonać, to nie chciałbym obiecywać, że to będzie wyglądać. Dlatego na piśmie, także druga sprawa, też oświetlenie na osiedlu południowym, ale tam od budynku numer 1 do budynku numer 8, to jest w stronę Mielesna. Już kilkakrotnie, ja pisałam w lutym na ten temat mail, dostałam odpowiedź, też ponowiłam wniosek. Pan burmistrz mi odpowiedział, że interweniował w tej sprawie. Natomiast sami mieszkańcy, to jest dziwne, bo od 10 lat proszą o to. Ówczesne władze dwa razy pozostały bez odpowiedzi ich pisma. Rok 2007-2009, gdzie między innymi proszą o oświetlenie. Jest techniczna możliwość, bo tam jest ta kostka. Przez chwilę nawet to świeciło. Natomiast w dalszym ciągu jest ciemność. Też pozwoliłam sobie o godzinie 19 tam przejść i chylę czoła dla tych mieszkańców, jeżeli oni nam się poruszają, bo nie wiem, w czym jest problem, bo my sobie tak wszyscy tutaj piszemy, natomiast ciemności egipskie jak panowały, tak panują, a mieszkańcy również bardzo proszą. Od 2007 roku sprawa się ciągnie. Za pana kadencji została częściowo rozwiązana, bo ta nam poświeciła. Natomiast teraz to jest budynek administrowany przez Izery. Ja wiem, jaki też jest problem. Problem jest taki, że nastąpiła awaria kabla w tej instalacji i w tej chwili trzeba dojść, w którym to jest miejscu. Ja do Izery zwracałem się z prośbą o to już dawno. Chciałem, żeby w tym zakresie zrobili coś. Potwierdzą, że zrobią, ale nie wiadomo, kiedy to nastąpi tak naprawdę. Ja nie jestem w stanie obiecać, że to szybko nastąpi. Będę interweniował kolejny raz. Dzisiaj tak naprawdę najważniejszym elementem dla mnie, to przepraszam za szczerość, ale to jest kwestia zamontowania tych 6 zasłon na instalacji wodnej w problemie naszego miasta, dlatego że przy każdej awarii, która powstaje, tak naprawdę wszyscy mieszkańcy muszą mieć włączoną wodę, żeby można było najmniejszy, przepraszam za kolokwialne słowo, duperek załatwić. W związku z tym jesteśmy w trakcie, pierwsza zasuwa została w tej chwili zamontowana. Jeszcze 5 tych zasób musi zostać zamontowanych po to, żeby zracjonalizować choć trochę tą gospodarkę wodną. No tak czy siak chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, no to chyba jest najważniejsze. I trzecia sprawa też w zakresie bezpieczeństwa i też zgłoszenie od mieszkańców. Zlecenie właściwego ustawienia lustra drogowego przy przejeździe kolejowym w Narczowie. Tam nadjeżdżając ze strony Krzeździedzy, to nie ma widoczności, po prostu przekręcone zostało lustro, no i niewiele brakuje, aby coś tam się stało. Mała jest liczba pociągów, natomiast no może się coś zdarzyć, ja byłam w niedzielę tydzień temu i ono było przekręcone, nie wiem, być może zostało wczoraj naprawione. Natomiast taka prośba od mieszkańców, te 3 wnioski kieruję, proszę o włączenie do protokołu i odpowiedź. Dziękuję. Ja zwrócę się do zarządu powiatowego, bo to lustro jest na drodze powiatowej, o to, żeby zostało do poprawienia. Dziękuję. Dobra, ktoś z Państwa radnych chciałby zapytać? Jeszcze w tradycji chciałabym zapytać, bo będąc przy oświetleniu, jak wygląda sprawa w Strzyżowcu? Sprawa w Strzyżowcu wygląda w ten sposób, że wszystko, co potrzebne do uruchomienia oświetlenia jest, tylko nie ma pozwolenia prądu do licznika, ponieważ trwa procedura rejestracji licznika przez platformę elektryczną, która dopiero co powstała. Ja już naprawdę nie ręce opadają, bo ja wiem, to nie jest po prostu strasznie przykro, ale to nie jest zależne od przymówka. Nie można przyjść do nas, dziewczyny pokażą, jak wygląda korespondencja z Tauronem. Było mi dziewczyn wczoraj, obiecały, że w ciągu 1,5 tygodnia powinno dojść do skutku podłączenia do światła. Ale to już rozmawiamy i ja już kiedyś też mówiłem, że w ciągu tygodnia czasu albo do miesiąc temu. Póki nie dostanę dokumentu, to ja już nie będę obiecywał, że to za tydzień, za 2 dni, za 3 dni, bo to nie ode mnie zależy. Zależy to od instytucji zewnętrznej. To może jeszcze w tym czasie była tam rozmowa o podłączeniu tych dodatkowych lamp, na które są od Górnego, których nie ma, od Górnego Szczerowca do... To mamy się spotkać. Myślę, że po wszystkich świętach byśmy się po prostu spotkali, byśmy podyskutowali na ten temat, w jaki sposób i gdzie, bo teraz przed tym świętem będzie trudno, a... Ale to też i tak w tym roku raczej mało prawdopodobnie, żebyśmy te nam zamontowali, bo to myślę, że w przyszłym roku będziemy rozmawiać. Ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos?
Słucham właśnie tych wszystkich postulatów w sprawie lamp, tego zaciemnienia i wszystkiego. Jako mała miejscowość Modrzeja, jako mała wieś i Tarczyn, ze wszystkim prawie musimy sobie radzić sami. Czy przyjdzie taki dzień, że my też będziemy mogli po prostu wstać, poprosić i będzie nam to dane? Też będzie jakieś ustawione w jakimś projekcie, żeby mieli też te lampy. Ale to znacie, że go nie mamy. No Modrzeja nie ma takiego oświetlenia do... Nie, my mamy oświetlenie. Zapraszamy. Zapraszamy. Znaczy ja powiem tak, to jest ta różnica między wioskami a miastem. Jeżeli chodzi o miasto, to dostaję zlecenie na to, że trzeba posprzątać półkę 5 kamyków, o których ludzie muszą przyjechać, natomiast na wiosce po prostu sami to ludzie robią i nie czekają, aż ktoś to zrobi. Ale no, proszę wybaczyć, montaż uprawy oświetleniowej i ja nie wejdę na lampę i nie zrobię bardzo, że na przyszłość. Pani Rada, to nie było do Pani tutaj kierowane. Chodzi o wiele rzeczy, które się dzieje. Jest podobnie przy świetnikach, gdy każe się tak naprawdę naszym pracownikom sprzątać, a każdy na wiosce sam sobie to musi robić. No jest to niestety taka sytuacja, która rzeczywiście jest różna i na wiosce i na innym mieście. Przyznaję, że czasami mi z tego powodu też jest głupio, bo to tak chyba z mentalności wynika, a nie z niczego innego. Natomiast ja myślę, że staram się pomagać i robić wszystko, żeby to, co jest inicjatywą Bogu Wodnik, mogło rosnąć, mogło się dziać. Także mam nadzieję, że przynajmniej to wykompensuje choć trochę ten niedogodność. Proszę, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Państwa sołtysy i ktoś chce? Państwa obyskuderska, proszę. Ja mam, Panie Burmistrzu, takie pytanie. W dokumentach, które przyszły informacyjne o przebiegu sesji, jest zapis, że zostaną wpisane w zagospodarowanie przestrzenne. Dlaczego nie ma tam wsi Modrzewie? Ja również składałam jako Kobierycka na fotowoltaikę i tej wsi nie ma. Czy prywatnych osób to nie dotyczy? Ta zmiana w zagospodarowaniu przestrzennym? Nie ma tutaj, nie ma Tomka niestety, a tej informacji nie jestem w stanie odpowiedzieć. Natomiast tak, zostało to podzielone na etapy. Jeżeli wniosek ten, który był na fotowoltaikę przeszedł, to powinien być to włączone do tego etapu. Bo przyjęliśmy zasadę, że wszystkie elementy te fotowoltaiczne będą przegłosowane. Być może jest to kwestia taka, że to jest na części działki, a działka ma mieć też inne przeznaczenie i wtedy po prostu chwilkę będzie trzeba poczekać. Ale różnica między tym przyjęciem planu dla tych pierwszych uchwał, a przyjęciem planu dla tych następnych będzie, myślę, dwumiesięczna. Także czyli to jest etapowa. Tak. To na razie to nie jest etapowa. No dobrze, bo... Chodzi o to, że my w tej chwili jesteśmy w sytuacji takiej, że proszę Państwa, do 2022 roku istnieje jakaś perspektywa finansowa i finansowanie, istnieje możliwość finansowania się ze środków zewnętrznych naszych inwestycji gminnych. I dlatego też w pierwszej kolejności poszły te zmiany dotyczące gminy, ponieważ są one związane z możliwością budowy, choćby do budowy części, bo to już mamy oficjalne stanowisko rady, do budowy części szkoły, czyli przedszkolnej do szkoły, gdzie jest konieczna nam ta zmiana, czy też staranie się o środki na dużą elektrownię fotowoltaiczną, czyli to po prostu są te elementy. Natomiast wszystkie oczywiście te, które były składane wnioski, jak było około 100, one są, które przeszły przez to sito, one będą uwzględnione i będą procedowane. Tylko co sesję będziemy wkładali nowe uchwały, żeby projektant miał czas na to, żeby... Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie, co prawda nie chodzi tu o wieś, tylko o halę gimnastyczną. Będąc we wtorek na treningu juniorów i seniorów, tam są również ciemności egipskie, bo 7 lamp nie świeci. Tak, oczywiście, że 7. Udało mi się to policzyć i więcej nie świeci niż świeci. Ale mówimy o odliku. Nie.
hala gimnastyczna wewnątrz. Aha, w środku. Na ten temat niewiele mogę powiedzieć, jest pan dyrektor, jeżeli można by pan dyrektor od razu na bieżąco odpowiedzieć. Czy jest jakaś szansa? No, ale czy do kompleksowo będą wymieniane te lampy, będą to że no, są takie koszty i to panie, panie dyrektorze, ale tam ich nie ma 7, to nie jedna nie świeci. Tak więc mówię. Kompleksowo? Wszystkie. To poczekamy, jak wszystkie zgasną, czy ta 7 będzie wymieniona? Myślę, że tak. Ta 7. A w jakim terminie? Bo... Pytanie no, no. Do 15 listopada, do końca listopada, do końca roku. Umówmy się, że do końca listopada. Panie burmistrzu, ale to jest trudna sprawa. Ja rozumiem, że mogą być jakieś problemy, ale przez 4 tygodnie listopada, wchodząc na halę od godziny 16, no, nawet w pochmurny dzień, tam jest ciemniutko, nie wiem, czy nauczyciele nie zgłaszali, może zgłaszali, to będzie chyba to dość długi okres czasu na wyczekiwanie. Ja myślę, po odpowiedzi pana dyrektora, że to dość szybko nastąpi, ja tutaj będę jeszcze porozmawiał, ustawimy, jaki będzie termin i podamy informację, kiedy to się poszło. Dziękuję. Ktoś z państwa są też, chciałby zabrać głosu. Pan sąd, Zbrówka, proszę. Przy okazji zmian w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przypominam nasz wniosek sprzed 2 lat powtórzony w zeszłym roku o zmianę, umożliwienie dla rolników, którzy żyją z rolnictwa i prowadzą większą gospodarkę budowy obiektów z płaskim dachem, tych dużych obiektów, bo w tej chwili są zapisy o dwuspadowym dachu, który jest na takim obiekcie od 50 do 100 tysięcy droższy. To jest jedno, a drugie, skoro plan w tej chwili dopuszcza na obiektach przemysłowych i handlowych płaskie dachy, to jest nieuczciwością, żeby nie dopuszczał na większych obiektach gospodarskich w rolnictwie. A także, to już teraz od siebie, no, proponuję o rozważenie możliwości płaskich dachów na garażach. Teraz jako wieś Funduszu Sowieckiego taki garaż kupujemy. No i zgodnie z zapisami planu musi być to 2 dachy uskładowy, a on jest bagatela 700-800 zł droższy. Znaczy, jeżeli chodzi o garaże, to tu nie ma problemu. Garaże płaskie z płaskim dachem można stawiać poza kupleniem w strefie konserwatorskiej, tego się nie da zrobić. To jest raz. Jeżeli chodzi o te duże dachy, to nie zależy decyzja od nas, tylko od urbanisty, który tam ustala z wojewodą, na co zostanie tutaj dopuszczone. Z płaskimi dachami jest taki problem, że na terenach górskich, gdzie potencjalnie są możliwe opady śniegu, po tej katastrofie wtedy w Katowicach, gdzie ta hala zawaliła się, bardzo, bardzo restrykcyjnie podchodzi się do tego. Oczywiście jakieś tam wyłomy są, bo jak widać niektóre markety takie dachy mają i to przechodzi, ale to jakby nie wszystkie, bo się okazuje, że są miejsca, gdzie na przykład Biedronkę, czy też Lidl, czy jakieś inne sieci handlowe zmuszono do tego, żeby zrobili dachy dwuspadowe. Także takie jak widziałem, takie są. Natomiast no, niestety to oczywiście my się staramy, żeby taki zapis mógł mieć miejsce, ale nie obiecuję, że to na pewno się uda skutecznie zrobić, bo to jest decyzja wojewody, nie nasza. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to przechodzimy do następnego. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016-2017. I proszę panią Agnieszkę. A państwa zapraszam na film. Ale proszę państwa o wysłuchanie tej informacji. Postaram się szybciutko i zdjęcie. Informacja jest sporządzona na podstawie artykułu 11 ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe. No i w ubiegłym roku szkolnym gmina była organem prowadzącym dla zespołu szkół im. Świętej Śląskiej w Dobrzeniu, w skład którego wchodzą przedszkole, szkoła podstawowa, filia w Pilchowicach z oddziałem przedszkolnym i gimnazjum we Wrejnie. Baza lokalowa, myślę, że
większości Państwo zna, czyli filia w Pilkowicach 1, budynek zespół szkół we Wrębiu 1, budynek, w którym jest przedszkole, podstawówka i gimnazjum. Jeżeli chodzi o liczebność oddziałów i dzieci w przedszkolu w ubiegłym roku szkolnym, to przedszkole zebrało 3 oddziały i 75 dzieci. Oddział przedszkolny w Pilkowicach 2 oddziały, 29 osób. Gmina Wleń jest obowiązana również na podstawie przepisów prawa zwracać koszty dotacji przedszkolnej za dzieci zamieszkałe na naszym terenie, ale uczęszczające do przedszkoli zarówno publicznych, jak i niepublicznych poza naszym obrębem. I ogółem w ubiegłym roku szkolnym, za ubiegły rok szkolny wydatkowaliśmy na ten cel ponad 57 tysięcy. Sami otrzymaliśmy zwrot dla dzieci zamieszkałych w innych gminach uczęszczające do naszego oddziału i przedszkola ponad 41 tysięcy. Realizowano i projekt Radosne Dzieciaki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Tutaj uruchomiono w ramach tego projektu dodatkowe miejsca przedszkolne w Pilchowicach, wyposażono ten nowy stały oddział, ale także w ramach projektu wprowadzono dodatkowe zajęcia edukacyjne w obu przedszkolach. Były to zajęcia z języka angielskiego, logopedyczne, eksperymenty badawcze, a także takie zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne. W ramach projektu szkolono również nauczycieli. Odbywały się spotkania z psychologiem z udziałem nauczycieli i rodziców, warsztaty, a także konsultacje indywidualne. Jeżeli chodzi o liczebność uczniów, to tak w chwili w Pilchowicach były 2 oddziały, liczba uczniów 20. W Szkole Podstawowej we Wrębiu 9 oddziałów, liczba uczniów 165. Gimnazjum 5 oddziałów i 96 osób. Tak przedstawiało się zatrudnienie w przeliczeniu na etaty osoby z podziałem na pracowników pedagogicznych, a także pracowników administracji i obsługi. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli, stażyści 0, nauczyciele kontraktowi, nauczyciele mianowani i nauczyciele dyplomowani. Doskonalenie i awans zawodowy nauczycieli. Nie było postępowań w ubiegłym roku szkolnym o awans zawodowy. I macie tu Państwo jeszcze wyszczególnione liczbę nauczycieli, którzy mają prawo nauczania 2 lub więcej przedmiotów oraz liczbę nauczycieli, którzy brali udział w różnych kursach doskonalających. Wyniki egzaminu gimnazjalnego na zakończenie ubiegłego roku szkolnego: język polski, historia, WOS, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia. Języki obce, poziom rozszerzony, poziom angielski. Tak to wygląda na wykresie. Kolor fioletowy to Wleń, bordowy powiat lwówecki. Ten taki jasny województwo dolnośląskie i kolor błękitny. To jest kraj, dobrze. Całkiem dobrze. Bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o wyżywienie uczniów w ubiegłym roku szkolnym, pożywienie, tak jak w latach ubiegłych, zarówno to finansowane przez rodziców, jak i dofinansowywane przez miejski ośrodek pomocy społecznej. Programy również były realizowane w szkole szkół, tak jak i w latach ubiegłych, owoce i warzywa dla dzieci klas 1-3 oraz szklanka mleka. Kolejnym tutaj zadaniem jest dowóz uczniów do szkół. W chwili w Pilchowicach korzystało z tego dowozu 14 dzieci, przedszkola we Wrębiu 16, podstawówka, gimnazjum we Wrębiu 138 uczniów. Gmina zwraca również koszty dojazdu uczniów niepełnosprawnych i opiekunów. I
Dzieje się to na podstawie umów zawieranych indywidualnie z rodzicami, którzy świadczą tę opiekę, ale także zwracamy koszty dowozu uczniów do ośrodka w Płakowicach. Ogół wydatkowaliśmy na ten cel 14 252 zł. Otrzymaliśmy dotację celową na darmowe podręczniki, materiały ćwiczeniowe. Łącznie wykorzystano na ten cel ponad 22 tysiące zł. Uczniowie korzystają również z pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych. Kryterium dochodowe do uzyskania takiej pomocy wynosiło 514 zł na członka rodziny. Ogółem tą formą pomocową to 67 uczniów. Macie Państwo poziom na podstawówkę, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne. Są też ogólne kwoty wypłaconego stypendium, dotacja wojewody ponad 49 tysięcy, udział gminy ponad 12 tysięcy. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy, burmistrz co roku, jeżeli taki wniosek wpłynie do burmistrza, przyznaje stypendia za różne osiągnięcie. W tym roku przyznano stypendium jedno za osiągnięcia artystyczne, dwa za osiągnięcia sportowe na łączną kwotę 1500 zł. Ponadto burmistrz wyróżnił osoby, które osiągnęły sukcesy w różnych dziedzinach nauki lub wyróżniają się w funkcjonowaniu lokalnej społeczności. Przyznawane są również zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. We wrześniu ubiegłego roku wpłynęły dwa wnioski o przyznanie zapomogi. Przyznano dwie zapomogi. W kwietniu tego roku trzy wnioski i również przyznano trzy zapomogi dla nauczycieli potrzebujących. Zobaczcie Państwo ogólne zestawienie kosztów utrzymania placówek oświatowych przygotowane przez panią księgową zespołu szkół właśnie za opieki do szkoły. Wyszczególnione zostały koszty przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, na wydatki bieżące, których znano dowóz uczniów, statków oleju, usługi remontowe, pozostałe wydatki. Ja bym skomentował tylko jedną rzecz, Panie Państwo. A subwencja oświatowa, z której my korzystamy, to jest 2 200 000 zł. Taka jest w tej chwili różnica między subwencją a tym, co musi dostać. Nie są to jakieś pieniądze, które powodują, że szkoła upływa w dostatki. Jak Państwo wiecie, uczniowie zespołu szkół biorą czynny udział w wieloraki. Szkoła jest organizatorem, realizatorem ciekawych wydarzeń, projektów i czynnie uczestniczy zawsze w naszych lokalnych wydarzeniach. Szkoła realizuje programy sportowe. Jeżeli chodzi o ubiegły rok szkolny, to proszę Państwa o ciszę. Sytuacja z programem, który realizujemy od kilku lat, czyli umiem pływać, wyjazdy i nauka pływania na terenach cieplińskich, wyglądała tak, że w ubiegłym roku Dolnośląska Federacja Sportu nie zakwalifikowała nas, tłumacząc, że korzystaliśmy z wielu edycji, poza tym u nas dochodziły te koszty transportu. Więc nasza gmina już została zakwalifikowana. Usiłowaliśmy się odwoływać, ale decyzja federacji była jaka była. Ubiegaliśmy się więc bezpośrednio o dofinansowanie tych zajęć do Ministerstwa Sportu i takie dofinansowanie otrzymaliśmy. W drugim semestrze ubiegłego roku szkolnego, czyli to jest wiosna tego roku, z zajęć nauki pływania skorzystało 30 dzieci i od września mamy kolejny etap tego programu. Realizowany jest również mały mistrz oraz zajęcia sportowe dla dzieci z klas 4-6 szkolnych sportowych. Pan dyrektor przedstawił mi taką kalendarz ważniejszych uroczystości i wydarzeń z podziałem na semestry. Tak jak mówię, jest tego bardzo dużo. Szkoła organizuje bardzo wiele wydarzeń i czyni przeróżnych. Tutaj wyszczególniony jest między innymi ten międzynarodowy turniej piłki ręcznej na Ukrainie. Takie tradycyjne wrańskie spotkania z historią.
przemówienie, sposób tego wszystkiego wymieniać, udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, przeróżne warsztaty, wyjazdy, udział w uroczystej sesji miasta i gminy Pleń. Tutaj mamy drugi semestr, konkurs matematyczny, Dzień Samorządu Uczniowskiego, Turniej Rodzin, to już takie imprezy, które na stałe wpisały się w pleński kalendarz, udział uczniów w biegach, w memoriale ulicznym. Zawsze też szkoła jest godnie reprezentowana na naszych tutaj dniach plenia, jak marku średniowiecznym. Poza tym ta informacja dotyczyła nas z ubiegłego roku. Panu, jak ma pan potrzebę porozmawiania, to proszę wyjść. 2018 roku. Jeżeli pana to nie interesuje, proszę wyjść. Realizowany jest projekt, na który szkoła pozyskała środki. O tym projekcie mówiliśmy wcześniej. Każdy ma szansę na sukces. Dziękuję za uwagę i dziękuję dyrekcji oraz pracownikom za przekazane materiały, jeżeli są jakieś pytania. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Skoro nie ma, to przechodzimy dalej. Wtedy wczorajszych obradach przychodzimy do podjęcia uchwał wierzchołasku. Panie Przewodniczący, ja mam jakąś prośbę. Proszę. Mógłbym prosić panią, pana mecenasa o przedstawienie, jak powinna być kwestia zmian uchwałodawczych przedstawiona przez osoby. Bo to wczoraj mieliśmy taką sytuację, jaką mieliśmy. W związku z tym chciałbym, żeby to jasno zostało powiedziane. Jak powinna wyglądać kwestia uchwałodawcza? Co powinno być tu zawarte? Żeby nie było wątpliwości, jest to zapisane w odpowiednich dokumentach, można sobie poczytać. Zanim zaczniemy, proszę panie mecenasie. To dwa podstawowe akty z podstawowym rachunkiem, to znaczy znana państwu, jak nie mam, uchwała w sprawie uchwalenia statutu miasta i gminy Lublina, która pochodzi z zeszłego roku w czerwca, i pomocniczo ustawa o samorządzie gminnym. W tych dwóch aktach mamy zgromadzone wszystkie kwestie, które się wiążą z inicjatywą uchwałodawczą. Trzeba to podzielić na kilka jakichś takich kompetencji. Główna przysługuje tu obecnemu panu burmistrzowi, który jest tym, kto inicjuje wszelkie działania związane z podejmowaniem uchwał przez Radę. Inicjuje w ten sposób, że inicjuje same idee, obleka je w projekty i przedkłada państwu do oceny. W zasadzie trzeba powiedzieć, że to jest kluczowa i najważniejsza rola. W drugiej kolejności jest inicjatywa spoczywająca na niektórych komisjach rady, w szczególności na komisji rewizyjnej, na komisji budżetu. One mają inicjatywy wpisane ustawowo i również w uchwale wynikające z stanowień ustaw, między innymi o finansach publicznych oraz o samorządach i innych podobnych kwestiach. Każdy, kto chciałby, nasz statut nie przypisuje takiej możliwości, aby można było wyposażyć taką kompetencję rady czy radnych. Tutaj powinien się posługiwać kryterium wspomagania czy też inicjowania działania pana burmistrza jako organu rady w tym zakresie i z nim w tym zakresie współpracować, współredagując czy też współinicjując projekty przedstawiane przez pana burmistrza. Natomiast radny może wystąpić z inicjatywą takową czy wpisu, czy... Ale musi przedstawić po prostu cały zapis i łącznie z elementami, które będą w, bo my mówimy, wczoraj nastąpiła taka sytuacja, pan radny Dal zaproponował pewną zmianę w uchwale podatkowej, podatku od nieruchomości. No i tutaj była kwestia tego rodzaju, że ona była po prostu bardzo nieprecyzyjna. Ja zaproponowałem, żeby taką sytuację rozważyć, bo pomysł być może jest dobry. Myśmy zresztą byli rozpoznani.
informacji na ten temat. Natomiast no, proszę pamiętać, że jeżeli to jest inicjatywa kogoś, ten ktoś ponosi za to jego odpowiedzialność, musi przedstawić z wszystkich stron ten pomysł. Nie może zrzucać jakby całości na to, że wy sobie zróbcie, bo to nie jest nasza inicjatywa. Jak ktoś przedstawia inicjatywę, to ta inicjatywa musi być przygotowana. I głównie o to mi tutaj chodzi. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do pierwszej uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Gnieźnie na 2019 rok. Wczoraj na wspólnym posiedzeniu komisje wspólne wydały pozytywną opinię do projektu uchwały. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo, pani Maria do dyspozycji. Jeżeli nie ma, w takim razie poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Gminy Lublin. Kto z Państwa rady jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa rady jest przeciw? Kto z Państwa rady się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I przechodzimy do następnej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego na części obrębu Wyszczyca, Pichowice, Radomice i Lublin. Tutaj również zostały wydane pozytywna opinia. Jeżeli są jakieś pytania, to myślę, że pan burmistrz tutaj odpowie. Jeżeli nie, w takim razie poddaję po głosowaniu przyjęciu uchwały w sprawie przystąpienia. Tutaj w uchwale jest 1,7, a 1,10. Bo 1,7, tak, to już chaos. Bo tam się zmieniły te załączniki, tak, i tam trzeba po prostu tak. Załącznik jest 7, a jest napisane do 10, tak, uchwale same. Bo wczoraj, tak, bo tam był wniosek o wyjęcie tych ciężarów. W takim razie podaję po głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu gospodarczego, planu zagospodarowania przestrzennego na części obrębu Wyszczyca, Pichowice, Radomice i Leń ze zmienioną liczbą załączników od 1 do 7, w uchwale z 1 do 10. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I następna uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do części obrębu Wolczyna, Wyszczyca, Klecza, Łupki, Mielesno, Pilkowice, Przeździedza, Radomice, Gmina Leń z przeznaczeniem pod elektrownię fotowoltaiczną. Tutaj była również pozytywna opinia wydana przez wszystkie komisje. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Tam było bardzo złączenie z inwestycyjnego, tak? Tak, bo te działki zostały ujęte w tym, że zostały włączone na prośbę najczęściej tych osób, które są użytkownikami tych. Tymi poprawkami, które wczoraj także były złożone. Tak, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnej uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Tutaj również większością głosów komisja wydała pozytywną opinię. Są jakieś pytania, jakieś sugestie? W takim razie poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Halo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Anna Kondolczyk, radny Drawa, radny Świętokowski, radna Kutowska są przeciw. Kto z radnych się wstrzymał? Radna Bielot się wstrzymała. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. I przechodzimy do następnej uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Tutaj również komisje wydały pozytywną opinię. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kołoska jest przeciw. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Uchwała w sprawie opłat od posiadania psów. Tutaj również była pozytywna opinia na posiedzeniu wspólnym. Jeżeli są jakieś pytania? Nie ma. W takim razie kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie opłat od posiadania psów, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw?
Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję serdecznie. Pan Kaszubar się wstrzymał. A przepraszam. Nie. Zresztą konsekwentnie. Konsekwentnie, tak. Przepraszam bardzo. Jedna osoba się wstrzymała, pan radny Berdzik. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów została przyjęta większością głosów. I następna uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gleń. Tutaj również komisje wydały pozytywną opinię. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Skoro nie ma, w takim razie poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gleń. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I przechodzimy do następnej uchwały, które dzisiaj są dołączone. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie połączenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Gorzeniu z wielospecjalistycznym szpitalnym samodzielnym publicznym zespołem opieki zdrowotnej w Gorzelcu. Ja myślę, że tutaj pan burmistrz nas uświadomi, skąd ta uchwała dzisiaj, co mówił pan burmistrz, ale jeżeli są jakieś pytania, to czy pan burmistrz też uświadomał? Nie, chodzi o ten. W takim razie, proszę, bo mieliśmy taki przypadek, że zostało wystawione tutaj ośrodki skierowane do laboratorium na pieczątką Żelecką i według kazano płacić za badania. Tak, nie, ale ja innego nie mam tutaj do ośrodka i później się okazało, że panie zwróciły pieniądze i powiedziały, że do końca października tak jest. Jak to wygląda? Nie, no, na razie do końca października podpisane są umowy. Jak będą podpisane następne umowy, to trudno mi powiedzieć, myślę, że takie pytanie będzie można zadać pani. Tylko pytanie, o jakie badania chodzi, bo wiem, że w tej chwili odbywały się szkolenia z pielęgniarkami dotyczące właśnie sposobu wykonywania badań, sposobu użytkowania laboratorium i tak dalej. Czy to są badania podstawowe, czy to są jakieś badania? Były badania podstawowe, tak? Mąż taki i panie nam kazał zapłacić. No, te panie zapłaciły, ale potem ja tutaj interweniowałam i poprzez zwróciły pieniądze, no ale z pochami, z nerwami, że nie wiadomo co to robić. Tak? Bo jeszcze do końca października nasze badania będzie robiła Fryda Zedłówka, a od jeszcze będzie chyba tam troszkę dłużej, ją przesprawdzić to. A potem badania będą już robione przez laboratorium z Gorzeleckie i będą pobierane tutaj u nas. Będą po prostu przewożone tam, także nie będzie potrzeby, żeby jechać do Dwórka, żeby gdzieś tam. A jeżeli dostaniemy skierowanie, chcemy badania wykonać na przykład w Zielonej Górze? Będzie taka możliwość? Ja nie odpowiem na ten konkurs. Nie, muszę się spytać. Ja zapytam i odpowiem na następny raz. Nie, czekajcie. My mówimy o podstawowych badaniach. Każda przychodnia ma swój kontrakt podpisany, jeżeli chodzi o podstawowe badania. Jeżeli te podstawowe badania są wykonywane na terenie przychodni, czy pobierane z materiałem na terenie przychodni, to wtedy przychodnia już jakby tutaj dalej przesyła te wszystkie ten materiał do badania. Natomiast ja nie wiem, jak będzie kwestia wyglądała, jeżeli ktoś będzie chciał na zewnątrz to wykonywać. Nie wiem, co może powodować, że ktoś będzie chciał na zewnątrz to wykonywać, jeżeli będzie to 3 razy tygodnie pobierane. Także to. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię badań FTG, badań USG i tak dalej, to tu jak najbardziej dalej jest kwestia wyboru, czy też wykorzystania ze szpitala, czy ze specjalistów. Ale z tego co wiem, to na przykład nawet przychodnia była tutaj w Leń i w Leń podpisywał jakieś tam swoje umowy. To kierował doktor Romaniuk od razu, na przykład na prześwietlenie, to mówiła o KCM-u, albo gdzieś tam oni po prostu mieli taką umowę podpisaną i podejrzewam, że to tak samo będzie funkcjonowało w tej chwili. Ale to jest specjalista, nie ma specjalista, nie czy inny. Takie badania są bezpłatne, to trzeba nigdy nie było takiej widzialnej sytuacji. Pacjent ma prawo wyboru lekarza, to nasza ustawa. Ja tylko powtórzę to, co usłyszałem dzisiaj, jeżeli chodzi o kwestię laboratorium, że to, co było do tej pory robione, to, co będzie robione w laboratorium, to jest jakby tutaj opinia, nie jakby to jest opinia pielęgniarki, to jest jakby nie w łazie. Dziękuję.
Czyli mam nadzieję, że w najbliższym czasie to wszystko, słuchajcie, musi się poukładać. My jesteśmy na takim wstępnym stadium tych wszystkich problemów. Ja jeszcze raz powtarzam, w sytuacji, gdybyśmy się nie zdecydowali na ten krok, dzisiaj nie mielibyśmy pediatry, nie byłoby ośrodka bardzo. Dzisiaj mamy pediatrę, mamy też i innych internistów, powoli się to wszystko rozwija. Będzie dobrze, bo kwestia czasu. W takim razie podaję po głosowaniu przyjęciu uchwały sprawy zmiany uchwały w sprawie połączenia samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Wodleniu z wielospecjalistycznym szpitalem samodzielnym publicznym zespołem opieki zdrowotnej w Zgorzelcu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Jednogłośnie przechodzimy do uchwały w sprawie skargi na burmistrza miasta i gminy Wodleń. Ja nie uczestniczyłam w posiedzeniu komisji rewizyjnej, więc nie wiem, czy pan przewodniczący nam powie, jakie były. Czemu nie? Nie, proszę. Komisja rewizyjna pana co się spotykała nad związaną z tą skargą. Coś takiego. Myśmy, tematem skargi jest nieudzielenie w terminie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Pan Jan Łowocki wystąpił do burmistrza z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej. Burmistrz zadekretował pismo do pracownicy urzędu Aleksandry Gdzińskiej, która merytorycznie zajmuje się sprawami poruszonymi we wniosku. Odpowiedź na wniosek była opracowana i konsultowana z odpowiednim terminem. Lecz jej wysłanie nastąpiło z opóźnieniem. Za to uchybienie pracownica urzędu otrzymała karę porządkową. Burmistrz deklaruje wzmożenie nadzoru nad rozpatrywaniem wniosków o udzielenie informacji publicznej oraz innych spraw mieszkańców wpływających do Urzędu Miasta Gminy Wodleń. Nie jest możliwe, aby burmistrz jako kierownik jednostki osobiście pilnował terminowego załatwienia wszystkich spraw prowadzonych przez pracowników urzędu. Komisja proponuje, zaproponowała, że skarga jest bezzasadna. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Pani Rada Młodowicz, proszę. Panie mecenasie, ja mam pytanie natury prawnej do pana, jeżeli mogę pozwolić zadać, ponieważ to jest postępowanie o dostępie do informacji publicznej. Tak. Ustawa 21 mówi, że do skarg rozpatrywanych postępowania stosujemy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które z kolei w zakresie przedmiotowym właściwości sądów administracyjnych mówi, że kontrola działalności administracji publicznej obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe postępowanie lub przewlekłe prowadzenie postępowania. I moje pytanie jest następujące. Czy w ogóle Rada, czy jest zasadność i legitymacja prawna do podejmowania uchwały, czy to nie powinien sąd administracyjny podjąć? Jeżeli były też wyrok podobny z 2015 w Łodzi, gdzie wojewoda uchylił taką uchwałę. Ja nie wiem, dlatego pytam, bo znalazłam takie interpretacje i takie też uchylenia uchwał Rady Miejskiej, że nie miała do podstaw prawnych. Proszę Państwa, więc skarżący złożył skargę w trybie artykułu 227 KPA, który definiuje skargę na gruncie kodeksu postępowania administracyjnego. I tak mi się wydaje, że no można było tutaj postąpić dwojako, czyli albo uznać się za niewłaściwym i przekazać sprawę do rozpatrzenia innemu organowi lub sądowi, albo też przyjąć ją do rozpatrzenia. Myśmy przyjęli ją do rozpatrzenia i w związku z tym już nie było możliwości, żeby wycofać i procedować w inny sposób. I stąd jest to tutaj działanie podjęte przez Komisję Rewizyjną, rozpatrzenie sprawy, wysłuchanie samego skarżącego i przygotowanie odpowiedzi do podjęcia decyzji przez Radę w dzieci. Pan Radny Grabowicz. Panie Maksanie, zapoznał się Pan z tą skargą? Tak, tak, czytałem. Tak. Myślę, że zostaje dużo materiałów, jak dostaliśmy tutaj opinii Pana Zdecana. Chciałem zapytać, o jaką opinię Pana Zdecana na ten temat. To znaczy, ja udzielałem opinii ustnej, nie udzielałem opinii na piśmie. A czy może nam Pan teraz rozmawiać z czworo członków Komisji Rewizyjnej, tak, że jako całej Radzie udzielić takiej opinii? Ja przed chwilą powiedziałem. Tutaj, ale się czym się kierowałem, oceniając stan tej sprawy. I no, w momencie, kiedy już się tym zajmowałem, to już nie można było inaczej postąpić.
tylko rozpatrzyć tę skargę. Jasne, a bardziej mi zależy na tym, czy jakby tutaj opinia prawna, skarga jest na burmistrza, tak? Tak, pan burmistrz. I tutaj przewodniczący komisji rewizyjnej, tak? Jakby sprawa została skierowana do pracownicy, pracownica została połączona, jakby z tego względu nie może być skarga zasadna, tak? A skarga jest de facto na burmistrza. No, w związku z tym rada ją rozpatruje. Jak jest pana tutaj opinia, czy ta skarga powinna być zasadna, czy nie powinna być zasadna? No, nie wiem, ale ja nie jestem od tego, żeby ocenię to państwo oceniać. Dziękuję bardzo. W takim razie podaję pod głosowanie przyjęciu uchwały w sprawie skargi na burmistrza miasta Gdziny Górej. Kto z państwa radnych uważa, że skarga na burmistrza miasta Gdziny Górej jest bezzasadna, proszę o podniesienie ręki. Kto z państwa radnych jest przeciw? Pan radny Drał. Kto z państwa radnych się wstrzymał? Radna Hołdowicz, radny Świętokrowski, radna Hołdowicz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Uznano, że skarga jest bezzasadna. Przechodzimy do następnego punktu. Do spraw różnych i słuchajcie państwo, tak. Cudowne nasze oświadczenia majątkowe. Najpierw poproszę tutaj pana burmistrza o analizę oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych. Szanowni Państwo, w analizie oświadczeń majątkowych złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku należy zwrócić uwagę na następujące. Oświadczenie złożyło 8 pracowników samorządowych. Wszystkie oświadczenia złożono w ustawowym terminie. Stwierdzone nieprawidłowości to niewypełnione wszystkie rubryki oświadczenia, nieokreślenie przynależności składników majątkowych jako majątek oddzielny kobiety małżeńską z pomocą majątkową. Zresztą bardzo często ma w różnych innych miejscach także sytuację. Wskazanie stanu zadłużenia na koniec 2015 roku, a nie jak powinno być na koniec 2016 roku. Są często jakieś błędy, takie powiedzmy bardzo drobne. Nie było żadnego poważnego przypadku, kiedy zegarki. Nie, chyba lepiej drugich zegarków nie ma. Chyba, że ja się tak. Oświadczenie majątkowe pana burmistrza i moje ocenia również wojewoda i tutaj odczytam panu pismo, sprawozdanie za państwu pismo, sprawozdanie za analizę oświadczeń majątkowych złożonych w wojewodzie dolnośląskim za rok 2016, a to jest również miasta Gminy Wrań, oświadczenie majątkowe złożone w terminie braku uwag do złożonego oświadczenia majątkowego. Proszę Katarzyna Gotowska, przewodnicząca Rady Miasta Gminy Wrań. Oświadczenie majątkowe złożone w terminie braku uwag do złożonego oświadczenia majątkowego. Ja mam, jestem osobą uprawnioną do waszych, do sprawdzenia jakby waszych oświadczeń majątkowych. Nie jestem jakimś tam żandarmem, który będzie was rozliczał z tego, czy wydaliście złotówkę więcej, czy złotówkę mniej. Aczkolwiek błędy się powtórzyły, tak jak pan burmistrz tutaj przeczytał, brak wpisu odnośnie, czy to jest współwłasność małżeńska. Na przykład też, jeżeli ktoś wziął kredyt, to nie wskazał w związku z jakim zdarzeniem zaciągnięto ten zobowiązanie pieniężne. I jest coś takiego, teraz się tak przytrafiło, że jeżeli ja będę uważała, że coś jest, że państwo coś nakłamali, to mogę to zgłosić do dyrektora Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli oświadczenia majątkowego. Także tak, tak to wygląda. Ja mówię, nie jestem jakąś osobą, która państwo będzie rozliczała z tego, także myślę, że uważam, że każdy uczciwie się rozlicza, aczkolwiek tutaj wszystkie wasze błędy są w kopertach i każdy sobie od pani Bogusi niech odbierze swoją kopertę i przeczyta, co w tym roku napisał źle. I mamy jeszcze, proszę państwa, pismo, które bym skowała.
sobie, tak jak ja potrafię. O, mam. Dobrze, mamy pismo, słuchajcie Państwo, od nadleśnictwa dotyczącego drugiego wysypiska Burka. W odpowiedzi na pana pismo numer, 747/17 z dnia 13 września 2017 roku informuję, iż drugie wysypisko śmieci umiejscowione na działce numer 278/53 obręb Łuki zostanie uszczęśnięte przez pracowników nadleśnictwa do dnia 30 listopada 2017 roku. Obecnie prowadzone jest przez posterunek Straży Leśnej postępowanie w sprawie ustalenia sprawcy zaśmiecania przedmiotowej działki. Proszę zatem o dołożenie wszelkich starań w edukowaniu mieszkańców gminy Glan, aby dbali o bliskość naszych wspólnych lasów z poważaniem nadleśnicy, nadleśniczy Alina Stuch-Kornalewicz. Tak, proszę panie burmistrzu. Pani nadleśniczy zwróciła się też z prośbą do nas o zorganizowanie spotkania, w którym będą uczestniczyli radni sołtysi z miejscowości, gdzie są te problemy z pozawzetą. Także ja myślę, że w tej chwili pani nadleśniczy gdzieś jest na wyjeździe, będzie po 6 listopada i takie spotkanie pozwala mi się zorganizować, żeby podyskutować, co możemy jeszcze zrobić, co więcej możemy zrobić w tym zakresie, żeby te problemy zniknęły. Nadleśnictwo, jak widać, troszkę tutaj zaczęło przykładać się do tego, między innymi takim rozwiązaniem, które ma obciążyć mieszkańców Kleczy. Od Świętego Drewna jest budowa tej obwodnicy Kleczy. Kto z Państwa przyjeżdża przez Kleczę, to widział. Po prostu cała miejscowość Klecza i te wszystkie osy zakręty będą omijane przez samochody, które będą wywoziły drewno. Także myślę, że przy otwartości szefostwa nadleśnictwa, myślę, że może uda nam się jeszcze wypracować inne rozwiązania, które pozwolą na to, żeby trochę poprawić tę sytuację. Prawda, nie, że na przykład po naszych takich rozmowach i takim nagłaśnianiu tej sprawy tego transportu i przeładunku, na przykład no, u nas się skończyło na tym placu. I faktem jest, że mamy znaki, dziękujemy bardzo za znaki. I znaki też troszeczkę, ale już jeszcze jak nie było tych znaków, to kilka interwencji było ze strony pani sołtys i mojej. I mieszkańcy na przykład bardzo chętnie nas informowali, że coś się złego dzieje, że przyjeżdżają, że są przy te przeładunki. I po interwencjach skończyło się. Na dzień dzisiejszy nie wiem, jak to będzie dalej. No w tej chwili są znaki, więc jest szansa, że nie będą wjeżdżać w ogóle. No ale tak to wygląda. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady w dzisiejszej sesji.